Postać Jezusa Chrystusa, w pełni Boga i człowieka, w zrozumiały sposób fascynuje filozofów i teologów. Z drugiej strony, trudno się dziwić, że wielu nawet dobrym chrześcijanom odpowiedź na wnikliwe pytania o Jezusa przysparza czasem sporo problemów. Szczególnie wtedy, gdy natura zagadnienia jest z gruntu filozoficzna. Jednym z najbardziej klasycznych pytań tego typu jest pytanie o to, czy Jezus wiedział, że jest Bogiem. Ciekawym spostrzeżeniem jest fakt, że chociaż pytanie o boską samoświadomość Jezusa Chrystusa jest bardzo interesujące, w istocie pierwsi teologowie zadawali sobie raczej pytanie o to, czy Jezus w ogóle był Bogiem, a jeśli nie, to jaki był Jego stosunek do Boga, niż czy był w pełni świadomy swojej boskości. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa pytania chrystologiczne brzmiały zatem inaczej, były bardziej podstawowe i z nich zrodziły się dwie podstawowe szkoły ówczesnej teologii. Antiocheńska od Antiochii Syryjskiej i aleksandryjska od egipskiej Aleksandrii. Należy o nich wspomnieć, ponieważ odegrały one swoją rolę również w udzieleniu odpowiedzi na nasze dzisiejsze pytanie. Szkoła aleksandryjska, mówiąc bardzo skrótowo, akcentowała boskość Jezusa Chrystusa, opierając się silnie na Ewangelii świętego Jana. Szkoła antiocheńska koncentrowała się na obrazie Jezusa Chrystusa w Jego człowieczeństwie, zobrazowanym Ewangeliami synoptycznymi, czyli Ewangeliami świętych Mateusza, Marka i Łukasza. Te akcenty stanowiły dla obu szkół podstawowe punkty wyjścia. Aleksandryjczycy uważali, że Jezus urodził się z boską wiedzą i nie musiał się niczego uczyć, z kolei Antiocheńczycy rozumieli prawdę o uniżeniu się Jezusa tak radykalnie, że prawie odbierali Chrystusowi boską wiedzę, podkreślając jego konieczność uczenia się świata na sposób ludzki. Znalezienie odpowiedzi na pytanie o boską samoświadomość Jezusa sprawiało i wciąż sprawia wiele trudności. Mierzyli się z nim również najwybitniejsi teologowie. Święty Augustyn uważał, że skoro Jezus jest Bogiem, to charakteryzuje go wiedza absolutna, ponieważ każda odrobina niewiedzy jest niedoskonałością, a niedoskonałość jest wynikiem grzechu, którego przecież doskonały Bóg nie popełnił. Z kolei święty Tomasz Zakwinu, chcąc pogodzić różne koncepcje współczesnych sobie teologów, stworzył model, w ramach którego Jezus posiadał trzy uzupełniające się poziomy wiedzy. Pierwszy poziom to tak zwana wiedza widzenia uszczęśliwiającego, czyli taka, którą cieszą się święci widzący Boga twarzą w twarz. Jest to wiedza dająca szczęście, ale nie będąca tym samym, co wiedza absolutna. Drugi poziom wiedzy to wiedza nadprzyrodzona, czy inaczej wlana, czyli pewien zestaw idei, pojęć i umiejętności poznawczych, z którymi Jezus przyszedł na świat już jako niemowlę, a które wyróżniały go od innych dzieci. Wreszcie trzeci poziom, jedyny, który nie jest w Jezusie nadprzyrodzony, to wiedza nabyta, zwykła, którą Jezus posiadł tą samą drogą, co każdy inny człowiek. Widzimy więc, że proponowane rozwiązania nigdy nie były jednoznaczne i proste. Ponieważ autorzy biblijni nie zajmowali się tym zagadnieniem, Pismo Święte podaje nam pewne tropy rozważań, ale nie pozwala rozwiać wszelkich wątpliwości. Jezus w żadnym momencie swojej działalności nie powiedział o sobie wprost, że jest Bogiem. Owszem, przyznał, że jest Mesjaszem, Synem Bożym, i w czasie swojego ziemskiego życia wielokrotnie wskazywał na to, że wie, kim jest. Ewangelia świętego Jana odnotowuje 7 sytuacji, w których Jezus mówi „Ja jestem”, wyraźnie czyniąc aluzję do sceny, w której Bóg objawia się Mojżeszowi w krzaku gorejącym. Liczne inne formuły podobne do tych słów znajdziemy w 4 Ewangelii oraz pozostałych pismach ewangelistów. Znamy Jezusa, który mówi o swojej wyjątkowo bliskiej relacji z Ojcem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy oraz Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Zresztą samo nazywanie Boga Ojcem wzięło swój początek właśnie ze słów Jezusa Chrystusa. Również swoim zachowaniem Jezus sugerował, że jest kimś wyjątkowym i wybitnym, sugerując, że przewyższa autorytetem ludzi, którzy w powszechnej świadomości Żydów byli wręcz nietykalni. Przykładem tego jest doskonalenie i przekształcanie praw mojżeszowych, na przykład w kazaniu na górze, co dla Żydów było aktem oburzającym. O boskiej świadomości Jezusa świadczą również cuda, których dokonywał. One nie działy się przypadkiem, wręcz przeciwnie. Jezus miał intencję uzdrawiać, przywracać wzrok, wskrzeszać i odpuszczać grzechy. Podejmować się takich czynów mógł tylko ktoś, kto zdaje sobie sprawę ze swojej nadludzkiej mocy. Z drugiej zaś strony w Ewangelii świętego Marka napotykamy następujące wyznanie. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Słowa te przez wieki rodziły wątpliwości i nastręczały problemów interpretatorom, stając się przy okazji ważnym, dogmatycznym orędziem w ręku np. wspólnot ariańskich. W
1985 roku Międzynarodowa Komisja Teologiczna opublikowała dokument pod tytułem Świadomość, jaką Jezus miał o sobie samym i o swoim posłaniu. Jego celem było udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas dzisiaj pytanie. Członkowie komisji oparli dokument na czterech formułach, które nazwali propozycjami, czyli ogólnymi twierdzeniami, co do których Kościół nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o temat świadomości Jezusa. Pierwszą propozycją jest świadomość synowskiej relacji w stosunku do Boga Ojca. Jezus wiedział o tym, że jest Synem Boga i to Synem jedynym, który jest Mu równy w tym sensie, że również jest Bogiem. Na mocy tej właśnie świadomości Jezus prowadzi swoją ziemską działalność. Mówi i działa na podstawie tego autorytetu, który należy do Ojca, a przez to i do Syna. Propozycja druga dotyczy świadomości celu posłania. Autorzy dokumentu podkreślają, że Jezus dobrowolnie przyjął na siebie misję głoszenia i uobecniania Królestwa Bożego i że sam zechciał oddać swoje życie za zbawienie wszystkich ludzi. Propozycja numer 3 to świadomość kościelnego ukierunkowania misji Jezusa. Jezus chciał swoim nauczaniem o Królestwie Bożym zgromadzić wszystkich ludzi wokół siebie, tym samym czyniąc wszystko, aby przygotować świat na pojawienie się Kościoła. Jezus wiedział, że jest po to posłany, by ustanowić Kościół. Wreszcie czwartą propozycją jest świadomość bycia uosobieniem boskiej miłości do człowieka. Miłości przekraczającej wszelkie granice narodów, języków i pokoleń. Posłannictwem Jezusa było włączenie wszystkich ludzi w wieczną miłość Boga. Kościół naucza, że co do tych czterech tematów świadomości Jezusa Chrystusa nie ma żadnych wątpliwości. Jezus Chrystus wiedział, po co został posłany na świat i był świadomy swojej boskości, chociaż wydaje się, że nigdy nie będziemy w stanie pojąć, w jaki sposób Jego boska i ludzka świadomość przenikały się w czasie Jego ziemskiego życia. Nazywam się Tomasz Adamski, a to było Wiarygodne.